ten do aktywacji, aż tam ze Stefana Mierę pozwolę odbyć. Którym 81 miejsc. No, więc teraz porównajmy go do Polaków, tych słabszych. Nie Macieja Starengi, tylko Jana Antolca i Pawła Klisza. Jednak dużo wolniejszy od nich. Jest, dużo. Jest. Solano na trasie, ubrany cieplutko tutaj, żeby go nie zmroziło powietrze. No i nie jest to oczywiście łyżwa, jest to coś w rodzaju jazdy takiej na sankach. Bez krokiem biegnie. Bez krokiem. Tak no, tylko na ramionach. Tak. Teraz użył troszeczkę dwóch, trzech kroków. Drapać na tę górkę. Tu się nie da inaczej, tak coś w rodzaju łyżwy. Próbuje tak, rzeczywiście, przenosić ciężar ciała z jednej na drugą nogę. Zanim stąd wyjedzie, nauczy się biegać na nartach. Gdyby wcześniej przyjechał, gdyby go tam w tym Paryżu nie zatrzymali, to by troszkę potrenował. No ale to potrwa to przynajmniej 10 minut, zanim on dotrze do mety, a myślę, nie jest ostatni na liście. To potrwa, zanim nauczy się na nartach biegać. Rzeczywiście to też potrwa. Dla niego każdy start jest milowym krokiem, jeżeli chodzi o naukę umiejętności. Ale patrz, zobacz. Próbuję jechać na jednej narcie. Co prawda to jest trudno, bo tam się już zrobiło takie dość... Ta powierzchnia nie jest zbyt urocza, ponieważ ten śnieg jest głęboki na tym zboczu. Przemknął koło niego przed chwilą Mołdawianin Gajducz z numerem 156. Wspominam o tym, bo za chwilę jeszcze Bernardo Benia, kolega z Wenezueli, 157, no i Hindus Katwan, Vivek Katwan. I to będzie już koniec tych, których mamy na liście startowej. 158 zawodników w sprincie mężczyzn przystąpiło do kwalifikacji z 52 krajów. Popatrz, Adrian Solano, rawurowy zjazd na krechę. Teraz nadrabia te stracone sekundy. Nadrabia. Ktoś się może źle skończyć właśnie, ale szybko się pozbierał, znaczy szybciej. Nauczył się wstawać. Wczoraj złamał kijek, leżał kilka razy, ciężko mu się wstawało, teraz jak piłeczka się odbija i jedzie. Ten Hindus już biegnie, 158, ostatni na liście. Wyprzedził tego drugiego Wenezuelczyka, bo do dwóch, mimo że mają kompletnie różne strony, 157, 153, to są reprezentanci tego samego kraju. Adrian Solano to jest ten bohater. No i teraz właściwie troszeczkę te kijki tak nosi ze sobą, on ich nie używa, nosi. Ja, z drugiej strony ja ci powiem. Mógłbym się troszkę podepnął. Zaczyna, powoli łapie rytm, równowagę, koordynację. Nie mów hop. Kolego, bo za chwilę nadepnie sobie na nartę, nartą i będzie leżał.
To jest młody chłopak, 94 rok urodzenia. 23 lata skończy dopiero 21 października. 35 lat już coś będzie wiedział, jak z tymi nartami. No pod warunkiem, że będzie miał szansę do jakichś regularnych treningów. No ale z drugiej strony mieliśmy tutaj reprezentanta Królestwa Tonga, zawodnika, który na igrzyskach olimpijskich w Rio niósł sztandar swojego, znaczy niósł flagę swojego kraju. Jest on reprezentantem taekwondo. Tak jest. Tak, ale postanowił, że też tutaj wystartuje. Nazywa się to zawodnik z numerem 147, ten z Królestwa Tonga. Taufa Taufa. Pita Taufa Taufa. 32-letni. Wydawało się go poszukać, który tak, czekaj, wydawało się, że Boita, tego reprezentanta Kenii, na kilku igrzyskach i mistrzostwach świata nikt nie przebije, ale Solano jest lepszy pod tym względem. Jednak paru ludzi nie wystartowało tutaj, wiesz. Paru nie stawiło się na stacie. Peter Mlynar na przykład. Ale zauważ, jaka jest reakcja realizatora. Właściwie przestali go interesować wszyscy inni poza jednym Solano. No bo to taki operator, który jest tuż koło naszej kabiny komentatorskiej, tak. ma go na celowniku. No ale dostał taką dyspozycję. Proszę, oj. Prawie, że się udało. I jeszcze raz. Teraz będzie trudniej wstać troszkę. No ale patrz, propozycja jajo, można powiedzieć. Ten reprezentant Królestwa Tonga 150 jest w tej chwili. Dotarł już do mety w 5 minut 44 sekundy 72. Setne ten taekwondzista, ten taekwondo uprawiający. Ale to nie jest przedstawiciel sztuk walki, chyba że walki. Walki z sobą. Równowagi. Walki z samym sobą na pewno. Zrobiło się dość grząsko tam, więc ten nart mu przytrzymuje. No i niestety musi troszkę kijków użyć, żeby się odpychać. Zwłaszcza pod górkę. Jeszcze raz wracamy króciutko. Maciej Staręga, 22, jest w 30. Zobaczymy go w ćwierćfinałach. To jest dla nas najważniejsza informacja. Ustiugow, no, krok, ta grupa następnych zawodników, zanim ten młody Jales Kara, a przede wszystkim Klebo, odkrycie tego sezonu. Junior niedawno, w zeszłym roku jeszcze, to będzie ta grupa ścigających się o podium, myślę, w finale zawodników. 65. miejsce Jana Antolca, 66. Pawła Klisza. To się już nie zmieni, bo ci zawodnicy, którzy są na trasie, już wszyscy dotarli do mety, poza Solano, poza Wenezuelczykiem. No, więc pozycje Polaków już się nie zmienią. Ustawił się tak na ten słup prosto, więc trzeba troszeczkę to ominąć, myślę sobie, chyba że się oprze o tym i odpocznie. Nie spróbuję zjechać. Dobrze. Wąskie są te narty, no nie jest łatwo utrzymać równowagę, jeżeli tam przytrzyma mu jedna narta, to może być trudno. Wbrew pozorom on tutaj dosyć szybko jedzie. Zgubi kij, czy nie, czy ma przypięte, ma przypięte. Dobrze, wybrnął z tego, ale za wcześnie. Troszeczkę go ten aplauz podkręcił. No i proszę, to są jeden z tych przypadków, zdarzają się w sporcie, ten obojcie już mówiłem, Eddie Edwards w skokach narciarskich, Brytyjczyk, który skakał na bóle i dalej nie. Zarobił zresztą na tym z $1 000 000 chyba, na tej swojej nieumiejętności skakania. Boyd też pewnie jakieś pieniądze, bo tam zdaje się któryś z koncernów obuwniczych się włączył do reklamy. No jednak relatywnie Eddie Edwards to prezentował większe umiejętności, bo skoczyć w ogóle, zjechać po rozbiegu narciarskim, odbić się, ustać skok, no po prostu ujść z życiem, to jest wielka sztuka. I myślę, że niewielu ludzi zdecydowałoby się ruszyć w dół rozbiegu na skoczni narciarskiej. Tak jest, oczywiście, ale na pewno on wcześniej zaczął to skakanie. Eddie Edwards ma jedną przewagę. Był pierwszy, jeśli chodzi o pomysł na to, żeby być takim outsiderem.